Baseball i inne historie podcast. Witam wszystkich bardzo serdecznie. W tych audycjach będziemy rozmawiali o szeroko pojętym baseballu, a mówiąc rozmawiali, mam na myśli, a no właśnie, moimi i waszymi gośćmi są dziś redaktorzy serwisu MLB.com.pl, trzech muszkieterów, czyli Daniel Drygalski, Patrick Pickel i Kornel Buchowski. Cześć panowie. Cześć. Panowie, wasz portal, wasze artykuły zna w zasadzie każdy fan baseballu w Polsce. Nad tymi artykułami widnieją wasze nazwiska i choć zdecydowana większość fanów je kojarzy, no to tak na dobrą sprawę mało o was wiadomo, a przecież wasze teksty widnieją codziennie na ekranach naszych monitorów już, a no właśnie, od ilu już lat? Sam portal został założony w 2011 roku. Zaczęło się to tak bardzo nietypowo, no bo jakoś tam od miłości od koszykówki na NBA. Na NBA trzeba długo czekać w nocy. Więc po drodze trzeba było zająć jakoś sobie czas i człowiek przy okazji sam z siebie nauczył się zasad baseballa i zaczął oglądać MLB po cichutku. Potem stwierdziłem, że chciałem się jakoś tam dokształcać w tym kierunku, coś więcej wiedzieć. No ale no, nie było gdzie w Polsce, w ogóle zero opcji jakiejkolwiek. Zacząłem pisać jakieś sam artykuły dla siebie, no, rozsyłać po wszystkich w tamtym czasie portalach sportowych, jakie istniały. Oczywiście nie odpisał do mnie nikt, więc albo były takie słabe, no jakoś mnie to nie dziwi. Albo to nikogo nie interesowało. No i generalnie ojcem portalu jest moja żona, która po prostu na urodziny, na prezent na urodziny mówiła mnie z panem informatykiem, który zrobił stronę internetową i tak już poleciało. No i praktycznie od samego początku bardzo się w to wkręciłem, bo praktycznie codziennie zaczęły, od pierwszego dnia codziennie artykuły i się strasznie z tego pilnowałem i robiłem to o wiele częściej niż teraz. No teraz no, drugie studia człowiek kończy, dwójka małych dzieci, więc też już są inne realia, wtedy człowiek miał bardzo dużo czasu. Natomiast bardzo mnie to wkręciło i bardzo mi się to też pozwoliło rozwinąć, bo no, człowiek się bał cokolwiek napisać, żeby nie zrobić z siebie też idioty poniekąd, prawda? Pięć razy tam różne tłumaczenia, zasady, wszystkie takie opcje różne. No tylko najlepszy był problem tego typu, że na tą stronę wchodziło po 5 osób dziennie, nie? I żona mi mówiła, po co ty to piszesz, nie? Jak z tych 5 osób to jedną jesteś ty, drugą jest twoja siostra, trzecią jest twój brat, nie? Ale dzieci tak, jeszcze nie było, żeby ta piątka się uzupełniła. Tak, dzieci jeszcze nie było, ale nie wiem, czy kojarzycie, kiedyś był taki portal też Sportowy Świat. Ja właśnie chciałem o tym powiedzieć. Nie chciałem przerywać, sorry, że teraz się wtrącę. Właśnie czytałem, Daniel, twoje te... Tam objaśniałeś pierwszobazowego, drugobazowego, trzeciobazowego, jakie powinien być plusy, zalety i tak dalej. I to właśnie nie chciałem ci przerywać, ale przerwałem w sumie. Ja kojarzę, ja czytałem na przykład. No i generalnie od tego się to też jakoś zaczęło, że tam Kamil Timoszyk był chyba redaktorem czy właścicielem tego portalu, zaproponował, żebym pisał. No i tam robiłem takie teksty cotygodniowe, to bardziej było takie na zasadzie jakieś tam trochę, żeby było śmiesznie, żeby było tak edukacyjnie. I generalnie poprzez tamtą stronę jakoś tam ludzie zaczęli wchodzić na tą stronę mlb.com.pl, powiedzmy. I jakoś się to tak rozkręciło, że potem doszedł Kornel, teraz jest Patryk i we trójkę tu jedziemy z tematem. Mamy jeszcze czwartego Gapowicza w naszej grupie redaktorskiej, który pisze jeden artykuł na rok, ale zawsze ma najwięcej do powiedzenia i go pozdrawiamy tutaj. Tak, Adama. Adama. Cześć Adam, ja również cię pozdrawiam. Też dużo wie Adam, trzeba powiedzieć, bo no jest czynnym graczem, tak? Adam w Szczecinie gra. Adam ze Szczecina, zgaduję. Dokładnie, Adam ze Szczecina. Więc no jakby taką wiedzę czysto baseballową to z nas podejrzewam ma największą, tak? Pewnie tak. Tak mi się zdaje. No. Daniel, a pamiętasz jaki był twój pierwszy artykuł? Pierwszy artykuł, z tego co kojarzę, to był o Prince Fiedlerze. A, bo, lubię gościa. No, bo jeden był z moich ulubionych zawodników i
No jakoś tak chciałem, żeby to było trochę śmiesznie, bo no, jest pan Prince śmieszny, a poza tym no, to jest fenomen tego sportu, osoba, że gość o takiej posturze może być zawodowym sportowcem. No. Taki Charles Barkley trochę MLB, nie? Można powiedzieć. Dokładnie, Charles Barkley, który zjadł Charlesa Barkleya. Tak, dokładnie. Wydaje. I tak to potem poszło. Ja jeszcze bym tutaj wspomniał o jednej osobie, która jak gdyby, no, nie jest na takiej naszej grupie redakcyjnej na fejsie, ale też Paweł. Co roku organizuje ligę tą ESPN, ogarnia to, wszyscy lubią w to grać, bardzo fajnie i też nigdy tam nie nawala w tym temacie, zawsze to jest wszystko przygotowane. Bo z tego co pamiętam, to w tej lidze zawsze jest u was komplet, zamykacie tą listę. Tak, zamykamy. Zawsze jest komplet, są sami no, Polacy. No i jeszcze kiedyś był Przemek Grącki przez krótki chyba okres, on tam publikował coś takiego jakby tygodniowy ranking zespołów. Tak, było. Daniel, mówisz, że na początku pisałeś artykuły sam, później dołączył Kornel i Patryk. W jakiej to było kolejności? Znaczy ja, sorry, że ja się wczoram. Pewnie, Kornel mówi, bo już jego część jest. No ja dołączyłem, sorry Daniel, ja dołączyłem w 2013 roku. Było tak jakoś mniej więcej w połowie, jakoś tak kojarzę, bo wtedy jakby, no nie wiem, szukałem informacji ogólnie o baseballu, ten patrz, jakaś polska strona. Zaczęło się od komentowania, później jakby po prostu znalazłem Daniela przez Facebooka, wiadomo. Wtedy jeszcze ten internet nie był, nie było, nie wiem, MLB nie wysypiwało nam z lodówki. No i tam zaczęło się od słodkiej szóstki miesiąca, że może będę, spróbuję coś napisać, no i później poleciało, no i tak poleciało, no do, i leci do teraz. Jasne. Patryk, a jak było z tobą? No ja dołączyłem, to był styczeń 2015, to tak pierwszy artykuł tak napisałem, to było czy Toronto się dostaną do playoffów, akurat nie wiem czemu tak mi wyszło, czemu nie o Oakland, nie wiem, tak jakoś. No po prostu Toronto to fajny zespół. Znałem ten portal właśnie też z internetu, ale no wtedy byłem, chodziłem do gimnazjum, więc jeszcze nie miałem, no nie miałem jakiejś takiej odwagi, czy takiego jakiegoś zapału, żeby tam no, się odzywać. No tak czułem, że jeszcze byłem za młody, ale jednego dnia po prostu zacząłem właśnie komentować tam. Patrzyłem, że są artykuły, no a baseballem już się interesowałem od dłuższego czasu i po prostu jak już napisałem coś, no to stwierdziłem, że to jest to, że mogę więcej coś pisać, że coś o tym wiem, więc dlaczego miałbym nie pisać o tym? I teraz piszę do dzisiaj. Tak, ja pamiętam Patryk był bardzo, ja powiedzmy może tego dnia to nie pamiętam, ale pamiętam jakby całą sytuację, że Patryk był właśnie bardzo aktywnym gościem, jako fan wtedy, tak, komentował, widać było, że się no gość zna i to tak bardzo analitycznie też. No i chyba wtedy ja napisałem nawet, że dawaj do nas do tego, no i jest. Słuchajcie, zadam wam teraz najbardziej oczywiste i najbardziej chyba wkurzające pytanie, więc mam nadzieję, że nie rozłączycie się, no ale nie mogę nie zadać tego pytania. Dlaczego baseball? Daniel już powiedział, był to taki zamiennik koszykówki, no a Kornel, jak było z tobą? U mnie to się zaczęło od tego, że ja bardzo Boston Red Sox lubię. Oczywiście żartuję, nie lubię ich. Nie, no u mnie się zaczęło od postaci Babe Rutha. Obejrzałem film z Johnem Goodmanem z 94, może jakoś tak wcześniej. On tam wcielił się właśnie w postać Bambino. Później zacząłem zgłębiać historię Yankees. W momencie, kiedy dołączyłem do portalu, to jakby poszło na całą ligę, później na cały baseball. No i później chciałem wiedzieć po prostu wszystko. Często też do dzisiaj potrafię maltretować Adama o jakieś takie niuanse, takie naprawdę, które się wydają no, dla niego oczywistością. Dla mnie to czasami jest, no wiadomo, jak ktoś gra, to inaczej na to patrzy. No i tak jest ten. Później byłem też na treningach
Lisów Białystok. Kornel, do tego jeszcze wrócimy. A na razie pytanie do Patryka. Dlaczego baseball? No ja tutaj mam rodzinę z USA, więc tu... I na tym moglibyśmy zakończyć temat. Ale urodziłeś się w Polsce, tak? Tak, urodziłem się w Polsce i tak naprawdę nie interesowałem się baseballem tak od małego. To na początku wywalałem piłkę nożną, bardziej interesowałem się na przykład sportami zimowymi. Dopiero to tak naprawdę okres 2010-12 to był w tym, którym tak wciągnąłem się w to i to już zostało do dzisiaj. Patryk chyba, dobrze pamiętam, był na meczu MLB, prawda? Czy tak, byłem. W 2015 no byłem na pierwszym, potem byłem jeszcze w 17. No przy okazji byłem na meczach Minor League, Quakes, czyli farmy Dodgers, tam widziałem Bellingera przy okazji. Można zazdrościć. Słuchajcie, piszecie o baseballu i nie wierzę, że nie mieliście praktycznego kontaktu z tym sportem. Jak to u was wygląda? A może jesteście związani z jakimiś klubami w Polsce? Może jako zawodnicy, a może jako działacze? To ja może powiem od początku, że to jest jakiś tam fenomen, bo ja jestem z Rybnika i drużyna z Rybnika baseballowa to jest chyba mega znana. Silesia Rybnik, ale jak gdyby z grą fizycznie nie mam żadnego kontaktu w tej chwili. Powiem szczerze, że łapię ten czas rękawami, żeby cokolwiek robić, ale właśnie już się tak zawziąłem w tym roku, że zmienię to, bo już właśnie kończę studia, dzieci już trochę podrosły, tego czasu jest coraz więcej, no i sytuacja jest jaka jest, więc trochę jeszcze poczekam, ale myślę, że szybko to nadrobię teraz. Natomiast sam nie gram, nie mam z kim, też tak może trochę. Ale też powiem szczerze, pewnie to też wynika z tego, że z braku czasu i jednak mimo wszystko jakby się tak do końca super bardzo chciało, to by się te miejsce i znajomych znalazło. Nie? Pewnie. Jasne. Kornel, zacząłeś coś o Lisach Białystok. Tak, tak. Ja to dzięki właśnie temu, że mogłem uczestniczyć, no nie wiem, wydaje mi się, że jakieś 5 razy byłem na treningu Lisów Białystok. No i to jest jakby moja jedyna na takim wyższym poziomie w stosunku do mojego, tak, styczność z baseballem. Tam mogłem sobie pograć, podbijać. Byłem też na klinice trenerskiej, która była właśnie organizowana w Białymstoku. Tam też był trener, Vincent. Też można było, no po prostu od Amerykanina czegoś się dowiedzieć, tak. No poza tym miałem też okazję z Patrykiem pograć w softball na polach makotowskich, no i plus jakieś takie odbijanie z samym sobą albo ze znajomymi na stadionie miejskim w Stajnach. Czyli Patryk, softball. Jakie twoje doświadczenia są z baseballem czy softballem? No tak naprawdę od małego, no to tak podwórkowa gra, no to tak rzucanie piłką w garaż, tam mam określony tam strike zone, więc no czasami z kimś tam stoczę jakieś pojedynki, ale to już tak kiedyś, no tak od czasu do czasu się tak bawiłem tym, ale teraz na przykład co niedzielę gram w softball na polach mokotowskich. Zacząłem właśnie tam w marcu zeszłego roku, się dowiedziałem, że są takie regularne spotkania. I co tydzień na polach mokotowskich właśnie się spotykam ze swoją ekipą, którą pozdrawiam. I tam gramy. Mamy, w zależności od tego, ile jest osób, to mamy albo dzielimy się na zespoły i gramy. Albo mamy już w najgorszym wypadku mamy jakiś batting practice. Ale czyli tak ciągle coś się dzieje. Tak, czyli mam taki miałem przynajmniej przed czasami epidemii, to miałem taką regularną styczność przez wakacje, tam regularnie grałem. No, nie co tydzień tam przychodzę, no różnie bywa, jak jest jakaś sesja, no to odpuszczam, ale tak to... I jak mogłem, to tam przyjeżdżałem i się dobrze bawiłem.
Kornel, pytanie do ciebie, bo najpierw było pisanie o baseballu, a później treningi z lisami. Tak. Pytanie mam tego typu, czy taki prawdziwy trening miał wpływ na twoje pisanie, bo wiesz, wydaje mi się, że jak spróbuje się jakiegoś sportu w praktyce, to często zmienia się optyka, inaczej patrzy się na grę. Zmieniło się to, że nigdy, znaczy nigdy, no w jakiejś tam luźnej rozmowie to może by się to zdarzyło. Chodzi mi o to, że nigdy bym nie powiedział już teraz, że jak on mógł tego nie złapać, nie wiem, jak mógł nie dorzucić, czemu nie odbił, czemu to, jak się ogląda mecz, oczywiście to są emocje, jak się kibicuje, no ja Yankeesom kibicuję, tak jak oglądam czasami ich mecze, to się, nie wiem, wkurzam na jakiegoś zawodnika, czemu tego nie zrobił, czemu tego nie zrobił, a sam przecież kiedyś na tej klinice właśnie, to były 3 dni naprawdę mega czasu, nie złapałem piłki i w oko zarobiłem, miałem śliwkę później przez 2 tygodnie chyba. A lisiątka pomagały mi zbierać lód z pobliskiego lodowiska, tak? Tam jakiś śnieg taki był gdzieś tam w jakimś, nie wiem, jakieś pomieszczenie było, sobie po prostu weszliśmy i przykładałem oko, tak? Więc już to mi się zmieniło, tak? Przede wszystkim. Inaczej się patrzy, bo inaczej się ogólnie moim zdaniem traktuje każdy sport, bo mogę oglądać na przykład skoki, tak? Którymi Patryk się bardzo interesuje, na pewno w skokach by o wiele więcej by ode mnie powiedział, ale jak na przykład się ogląda skoki i powiedzmy Małysza się widziało i tak dalej, ale jak się widzi te skoki na żywo, tak, to jest po prostu zupełnie inaczej, a jak jeszcze się w tym uczestniczy, to oczywiście jakieś 10 lat temu to tak znacznie szybciej to wygląda na żywo niż na telewizji. Tak, dokładnie. Wróćmy do redakcji. W jaki sposób i czy można w ogóle do was dołączyć? Czy jeżeli mam jakiś pomysł na artykuł, to mogę się do was odezwać? Jak to wygląda? Ja jestem zdania, że każdy artykuł, powiedzmy, jeżeli nawet on będzie jakiś tam słaby merytorycznie czy coś, to moim zdaniem każdy jest dobry i każdy może dołączyć, bo to jak zaczniesz, sam po sobie to mogę powiedzieć, że jak zaczniesz się interesować, zaczniesz pisać, to na początku, wiadomo, są jakieś tam babole, nie każdy się na wszystkim zna. My też jesteśmy od tego, żeby tu w razie czego pomóc coś wyłapać, ale każdy z czasem naprawdę się zawsze wyrabia i potem to już idzie z górki. I nie ma takiego... Każdy może pisać naprawdę. Na pewno żaden artykuł nie będzie odrzucony czy coś takiego. Tylko, że też uważam, że jeśli ktoś by chciał dołączyć na stałe, no to tam może nie wymagałoby się codziennego, ale jakiejś takiej w miarę, przepraszam za przejęzyczenie, regularności, tak? No bo jak powiedzmy ktoś napisze jeden artykuł, później tam, nie wiem, za 1,5 roku następny, no to tak, ale oczywiście goście też chyba, wydaje mi się, no mogę... Tak jak mówię, jeżeli ktoś pisze, chce pisać, chwyci zajawkę i chce pisać cały czas i często, to wtedy dołącza do redakcji, a jeżeli ma od czasu do czasu ochotę coś napisać, to też zawsze jest droga otwarta. Opublikujemy na pewno. Strona jest dostępna. My działamy w ten sposób, że mamy grupę na Facebooku i jeżeli dzieje się tam, no tak się staramy, żeby tam co drugi dzień maksymalnie był ten artykuł w sezonie, czy no teraz to już naprawdę jest ciężko o czymkolwiek pisać, bo już wszystkie transfery się wydarzyły, nic się nie dzieje, więc no też nie ma na siłę cudów tworzyć. Ale w sezonie to zawsze tam umawiamy się na grupie, ktoś pisze, jeżeli na przykład jego tam ulubione drużyny dobrze grały, to pewnie ma większą chęć pisać. Tak, to jest. Tam relacje, ja właśnie staram się to 3-4 dni. Rano tylko idzie. Dokładnie, no. wtedy się po prostu pisze rano, wstaje się na grupie, na Messengerze, biorę newsa i wtedy wiadomo, że reszta... Tak jest, jak na przykład Yankees, jakiś walk of win, no to od razu można pomyśleć, no to chyba Kornel może coś napisać. No. Tak, mamy też w redakcji profesora Miotka, który się czepia o błędy ortograficzne i różne inne rzeczy. Mówię o sobie, tak? Po prostu wiadomo, no dbamy jakby o to w możliwie najlepszy sposób. Teraz nawet na Facebooku mamy tylko albo aż ponad tam 1030 lajków. Co jak Daniel mówił na początku, pisał dla
pięciu osób, tak, a teraz jakby piszemy prawie dla tysiąca, tak? Nawet widzimy po osobach obserwujących przynajmniej nasz fanpage, tak? To jest 1000 osób, więc no już jest dla kogo pisać, tak? Właśnie, wspomniałeś, Kornel, o grupie na Messengerze i chciałbym was się zapytać, w jaki sposób powstają wasze artykuły? Nie wiem, na przykład spotykacie się raz w tygodniu, jest poniedziałek o 18 i Daniel mówi: Patryk, słuchaj, jest afera na przykład w Tampie, bierzesz ten temat. Kornel, ty bierzesz ten temat. Jak to się u was odbywa? Czy jest pełna dowolność? Pełna dowolność jest. No, robimy tak, że generalnie każdy rano coś tam, jak ma ochotę rano ktoś to pisze, a jak, no, załóżmy, jeden dzień już nikt nie ma ochoty, a potem drugiego dnia już nikt nie ma ochoty, to ja siadam i piszę tak wieczorem, w zależności od, żeby była jakaś ciągłość. Od tego planu dnia, no bo różne mam na przykład plany dnia na uczelni, jednego dnia mam zapchniany, mam sporo pracy, no to nie napiszę, ale następnie jak zobaczę, że coś się stało, a akurat mam mało, albo akurat siedzę w czytelni i czekam, no to akurat mam warunek, że mam powód, żeby akurat sobie usiąść na spokojnie, napisać to i potem wysłać Danielowi i jest potem artykuł. Albo czasami też robimy tak, że powiedzmy, no wiadomo, teraz są różne aplikacje, no o wszystkim można się dowiedzieć. Często jest tak na przykład, że jak jest artykuł jakiś, znaczy temat jakiś taki bardziej analityczny, czy o graczach małoligowych, no takie typowo analityczne podejście do baseballu, to raczej ja staram się podsuwać dla Patryka takie tematy. Albo na przykład jest coś takiego, że często rano, już jak kończę pracę, to coś tam, powiedzmy, mam pół minuty czasu, widzę, o, jakiś ten, to powiedzmy napiszę na Facebooku, na stronie, że powiedzmy tam, no nie wiem, afera Astros, coś tam, więcej w newsie wieczornym, tak? Jakby zapowiadamy, tak? No to trochę jakby wzbudzi zainteresowanie i później już jest taki tam wieczorem czy po południu jakiś taki news, tak? No, no coś takiego. Na takiej zasadzie czasami też to działa. Chciałbym was jeszcze zapytać o to, dla kogo jest ta strona? Oczywiście jest to strona dla fanów baseballu, ale chodzi mi o coś innego. Powiedzmy, że jest młody chłopak, który obejrzał w telewizji, nie wiem, na przykład film Moneyball z Bradem Pittem, pomyślał, kurczę, fajny jest ten baseball, może trzeba zainteresować się tematem. Trafia oczywiście na waszą stronę. I teraz tak, czy początkujący czytelnik, który zupełnie nie zna się na baseballu, poradzi sobie z waszymi artykułami? No bo wiecie, często stosuje się różne skróty, na przykład przy statystykach defensywnych, ofensywnych, co, nie oszukujmy się, dla nowicjuszy jest czarną magią. Na stronie jest słownik, który jest autorstwa, wydaje mi się, że Daniela. Prawie, że jestem pewien. I może coś tam się dowie. Zawsze też, często też czytające osoby zadawały jakieś różne pytania, tak? Na przykład ja za każdym razem, jak piszę gdzieś tam coś o cycle, czyli to jest single, triple, double i home run w jednym meczu, coś tam objaśniam, jak ktoś, no o niektórych rzeczach cały czas regularnie wspominam. Patryk tak samo, no tak, Daniel też coś wyjaśnia. Po prostu się nas pytać, bo mamy często takie pytania na Messengerze, można pisać do mlb.com.pl, jakieś pytanie o zasady, o rzecz, akurat czegoś nie wiem i my chętnie odpiszemy, jak będziemy mieli czas. No jest nas trójka, no to ktoś odpisze. No bardzo często właśnie widzę, że ktoś pisze, no to napisze na naszej grupce na Messengerze, że odpisze coś i odpowiedzi. Mieliśmy jeszcze taką sytuację, że napisała do nas jakaś pani, nie pamiętam już nazwiska, że jest tłumaczem przysięgłym czy tłumaczem po prostu i tłumaczyła jakiś film. Pamiętam, i to były dwie czy trzy kwestie, których ona jakby mówi, że no po angielsku je rozumie, ale jakby merytorycznie nie wie, o co chodzi kompletnie. No to też się tam jej objaśniliśmy dosyć szybko, tak? Ja akurat wtedy kierowałem autem czy coś, to tam tylko na szybkiego, to jakoś tam krótko informację przetłumaczyłem. Później Patryk coś tam dopowiedział. No jakby na skrzynce naszej na Facebooku to też Adam się często też udziela, coś tam z kimś, no ten, no jak tak to wygląda mniej więcej. Słuchajcie, nawiążę jeszcze do polskiego czytelnika.
I chciałbym z wami porozmawiać o artykule Patryka z serii Analizy Patryka i jest to część 35. Pamiętasz może, o którą część mi chodzi? O, 35. Tak jest. No to podpowiem. Ma tytuł Jak pisać o bejsbolu po polsku. A, no tak, pamiętam. A już, no w zeszłe wakacje akurat pisałem, tak. Zainteresowanych oczywiście odsyłam do artykułu, ale i na łamach tej audycji chciałbym o tym porozmawiać. A więc, polskie nazewnictwo w bejsbolu. Z jednej strony, tak jak pisał Mikołaj Rej, Polacy niegęsi swój język mają. Z drugiej strony, jeżeli chcemy obejrzeć mecz, no to jesteśmy skazani na amerykański komentarz. Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Przyznam się, że kiedyś zostałem poproszony o przetłumaczenie kilku zwrotów. Powiedziałem, nie ma żadnego problemu, ale kiedy zmierzyłem się z tematem, to oddzwoniłem do tej osoby, przeprosiłem, bo uznałem, że to po prostu mija się z celem. No i tak chyba jest, no bo jeszcze, jak, no co, wybił single, wybił za jedną bazę, no to traci dynamikę w ogóle. No. Słownictwo jest częścią sportu chyba w tym momencie. Dokładnie, tak samo na przykład jak ja uważam, że na przykład jak pierwszobazowy, tak, no... Ja to bym pisał razem, no i jakby piszemy zawsze już jak po polsku pierwszobazowy, tak, jak trzeba, na przykład też Patryk, kiedyś mieliśmy z Patrykiem taką dyskusję na grupie, bo też jakby jak mam jakieś spięcia redakcyjne, że tak powiem, to nigdy ich tam nie pierzemy publicznie, że tak powiem, zawsze tam na grupie. Często jest burza mózgów, jak raz napisałem. Tak, tak, o dyscyplinie, ja dokładnie o tym samym pomyślałem, to może Patryk powie, tak, o dyscyplinie. Ja byłem bardzo przeciwnikiem tego, a Patryk się upierał twardo i w sumie po czasie Patryk miał rację. Discipline, tak, no. Czyli jakoś to albo zostawiać, albo no jakoś można, trzeba to przetłumaczyć, no w słowniku raczej nie ma tego. Więc chyba nawet właśnie w tym tekście napisałem, że czasami są takie stwierdzenia, które na przykład ja bym był za tym, żeby je stosować. I właśnie chyba tam właśnie w tym tekście tak opisałem to, czy jakie są możliwe polskie zwroty i tak co ja bym sądził o nich. No potem jakoś je wykorzystywałem. No różnie to bywa tak. Moim zdaniem to najlepiej to jest brać na wyczucie, bo na przykład jak tak jak Daniel powiedział, wybił za pierwszą, wybił za drugą, traci dynamikę swoją, tak? Wiadomo, się mówi, wybił triple, home run i tak dalej, ale na przykład zdobył pierwszą bazę, no to już jest, brzmi okej, moim zdaniem. Jest lepiej, dokładnie. No jakoś to trzeba mieszać i na wyczucie brać, żeby nie wyglądało to śmiesznie. I tyle, no. Ten polski język jest... Dokładnie. Albo z drugiej strony też można jakby w ramach popularyzacji bejsbolu w Polsce można też starać się jakby spolszczać niektóre zwroty, tak? To też może jakby wpłynąć na to, że coraz więcej osób zainteresuje się tym sportem, bo choć nie każdy musi umieć angielski, co jest no jednak rzadko spotykane w tym czasie, ale nami, którzy nie chcą się uczyć języków, czy tam nie mają sposobności. No to zachęcamy do tego. Dokładnie. Ja na przykład podszkoliłem język dzięki temu, że się zacząłem bejsbolem interesować, tak? No ja to samo, bo jak zaczynałem pisać artykuły, to moja żona akurat po angielsku pracuje bardzo dobrze i to też właśnie można do tego nawiązać. Ja jej mówię, weź to przetłumacz, ja to dobrze zrozumiałem, kurczę, czy to o to chodzi, a moja żona mówi, ja z tego w ogóle nic nie rozumiem. Po angielsku oczywiście, nie? Więc to no nie dość, że trzeba znać angielski, to jeszcze kontekst, nie? I słownictwo, więc to naprawdę można się podszkolić w tym temacie. Dokładnie. Panowie, przejdźmy teraz do drugiej części, a mianowicie do MLB. Wszyscy wiemy, jaka jest teraz sytuacja, przerwa w rozgrywkach spowodowana koronawirusem. I teraz przypomnę, jak wyglądała linia czasowa najważniejszych, moich zdaniem, wydarzeń. A więc tak. 22 luty, ruszają mecze przedsezonowe. 3 marzec, WHO potwierdziło pierwszy przypadek śmiertelny w Stanach Zjednoczonych. 4 marzec, WHO potwierdziło 100 przypadków COVID-19 w USA. 9 marzec, spotkanie wszystkich klubów w MLB i ustalenie. Gramy sezon w terminie, ale na bieżąco przyglądamy się sytuacji. 12 marzec, MLB ogłasza zawieszenie meczów przedsezonowych i przesuwa start ligi o 2 tygodnie. 15 marzec, New York Yankees oświadczają, że ich zawodnik z Minor League ma pozytywny wynik testu.
16 marzec MLB ogłasza, że liga wystartuje najwcześniej w połowie maja. 1 kwiecień europejskie mecze pomiędzy Cardinals a Cubs zostają odwołane. I teraz rusza lawina scenariuszy, które pojawiły się w rozważaniach, i te oficjalne, i te nieoficjalne. Zacznę od tych najstarszych, a skończę na tych, które słyszałem ostatnio. Więc pierwszy pomysł był taki. Plan Arizona. Gramy ligę w i w okolicach Phoenix. Sezon wystartuje na początku maja przy odpowiednich warunkach, czyli brak kibiców, zawodnicy na trybunach itd., itd. Początek maja już za nami, więc wiadomo, że to nie wypaliło. Plan Arizona, Florida. Nie ma National League i American League. Jest liga grejpfrutowa i kaktusowa. Kolejny plan to Arizona, Florida i Texas. Czyli dorzucamy jeszcze Texas. Kolejny plan to eliminujemy American League, National League, a robimy 3 dywizje po 10 zespołów, czyli West, East i Central. Później był tweet Trevora Plouffe, który napisał, że sezon zacznie się 1 lipca. I o ile jego tweet był traktowany raczej jako plotka, to 2 dni później Jeff Passan z ESPN stwierdził, że sezon prawdopodobnie rozpocznie się na początku lipca. I to są ostatnie wieści, jakie słyszałem. Może wiecie coś więcej? Czy któryś z tych planów wydaje wam się realny? Czy może najrozsądniejszym wyjściem byłoby po prostu pożegnać sezon 2020 i skupić się na przyszłości? No, mi się wydaje, że tego generalnie, jak będzie najsensowniej, to nie wiemy, bo to jak się ta epidemia potoczy, to tego nie wie nikt akurat i to czas pokaże. Natomiast ja bym na pewno nie chciał, znaczy generalnie jako kibic to będę się cieszył, nawet jak będą grali mecze 3-inningowe, nie? Ale nie chciałbym, żeby to poszło w tą stronę, bo na przykład też słyszałem o jakichś takich pomysłach, żeby grać 2 mecze dziennie 7-inningowe na tej zasadzie. No tak, w polskiej lidze. Wolałbym, żeby było tych spotkań mniej, ale żeby były w pewnym wymiarze, bo jednak skrócenie czasu gry bardzo decyduje na wynik, moim zdaniem. Tym bardziej w National League, która mi najbardziej odpowiada. Dlatego na przykład wolałbym, żeby tych spotkań były mniej, a były w pełnym wymiarze czasowym. I mam nadzieję, że to się w tą stronę potoczy, a jak będzie, to zobaczymy. No, myślę, że to ruszy, że jak już chyba Bundesliga w przyszłym tygodniu startuje, jak okaże się, że myślę, że to będzie na tej zasadzie, że jakieś rozgrywki sportowe pokażą, że idzie nad tym zapanować, no to reszta to już pójdzie, tak sądzę. Za duże pieniądze są chyba na rynku, bo to też się do tego sprowadza. Ludzie teraz, to podejrzewam, że jakakolwiek dyscyplina by nie poszły transmisji na cały świat, no to kurczę, to wszyscy są tak wypuszczeni sportu, że to jest nie do opisania. No, zresztą chyba Liga Białoruska bije rekordy, bo oni ciągle grają. A teraz Wyspy Owcze mają startować, no to też jakieś tam chyba deal życia zbili na transmisjach. Przez 200 lat będą mogli tą ligę utrzymywać, no bo z braku laku i liga na Wyspach Owczych będzie dobra. Znaczy ja uważam, że jednak duży wpływ będzie właśnie miała ta sytuacja, ponieważ też musimy pamiętać, znaczy mieć na względzie to, że w USA mają najbardziej przesrane, tak? Bo tam po prostu idzie strasznie, efekt domina to jest za mało powiedziane, tam idzie lawinowo, tak, i nikt nie będzie jakby ryzykował, tym bardziej, że liga, jak był lockout w 94 roku, tak, i też jakoś wszyscy przeżyli i i później, sezon później, tak, w 95 wystartowała ponownie, był rok przerwy i też jakoś jakby wszyscy przeżyli, moim zdaniem, chociaż chciałbym, tak jak Daniel powiedział, też chciałbym oglądać baseball z MLB w czystej formie, takiej właśnie 9-inningowy przynajmniej, tak, i tak dalej, ale moim zdaniem w tym roku liga nie wystartuje. Słuchajcie, wiadomo, że ten sezon będzie inny niż wszystkie i jeżeli liga w tym roku wystartuje, no to pod pewnymi warunkami. Jeden z internautów ciekawie zauważył, choć dosyć pesymistycznie, napisał coś takiego, że a co jeżeli będziemy musieli zredefiniować słowo normalność i baseball, który znamy do tej pory, przestanie istnieć na dłuższy czas? Trochę wstrząsające, co? Nie sądzę. Znaczy ja powiem szczerze, że mam inne zdanie. Ja to się dziwię troszeczkę jednemu, no bo na przykład tak jak tu jest wspomniane, że w Stanach to naprawdę tam jest ta sytuacja ciężka i chyba tam będzie najciężej nad tym zapanować. Natomiast MLB, nie, czy jest taki obowiązek, żeby oni grali tą ligę w Stanach Zjednoczonych tylko? Nie, wydaje mi się, że to jest do dogadania jakoś i pewnie można ich skoszarować w Australii czy gdzieś indziej w jakimś regionie świata, gdzie jest bardzo mało tych przypadków, odseparować i wypuścić ten sezon w którymś momencie.
Znaczy, myślę sobie tak, że jeżeli, że na pewno coś takiego jest brane pod uwagę, nie chcę mi się wierzyć, że nie, zawodnicy też na pewno chcą grać, właściciele. No, obiekty, jak gdyby to, że ten sezon nie będzie rozgrywany na obiektach klubowych, to jest chyba jakoś tam pewne w tym sensie. Natomiast czy to będzie gdzieś tam w tym, na Florydzie, czy w Lidze Kaktusowej, czy jakiejkolwiek innej, to równie dobrze może być w Japonii, w Korei, w Australii. I myślę, że pod tym kątem coś można spróbować. Mimo wszystko ja myślę, że wiadomości tak żeby były właśnie na innych warunkach niż to już i tak jest, będzie lepiej zrobić coś takiego niż żeby w ogóle nic nie było. No i to też jest jakiś czas na jakieś eksperymentowanie, czyli na postseason, być może w listopadzie. To jest czas, żeby może testować różne rzeczy, być może też wyciągnąć jakieś wnioski, nauczyć się czegoś, to też być może są jeszcze jakieś, można zauważyć jakieś szanse. No, no, o ile dziwnie to brzmi, być może jeszcze coś, jakieś wnioski może. No, zobaczymy, jak to. Jak to się potoczy. No, mimo wszystko wydaje mi się, że te wiadomości póki co wydają się optymistyczne, no bo zwrócił uwagę na to, że na początku te mecze rozważane były tylko w wybranych miastach, tak jak Phoenix. A teraz okazuje się, że rozważane są wszystkie boiska w MLB. Zobaczymy. No myślę, no kurczę, to będzie, nie wiem, no to chyba będą musieli być skoszarowani ci zawodnicy, a i tak to nie daje jakiejś tam gwarancji. Procentowej pewności. Tak, dlatego wydaje mi się, że nie da się ich skoszarować, bo ten sezon jest za długi. To nie jest tam dwa tygodnie, czy miesiąc, czy tak jak w NBA, że dogramy playoffy, posiedzimy półtora miesiąca w hotelu i każdy jakoś wytrzyma. To jest cały sezon do rozegrania, czy tam skrócony sezon, ale jednak cały sezon. Przepraszam, że przerwę, Daniel, tym bardziej, że skład drużyny MLB, tak, jakikolwiek osobowo to jest o wiele więcej niż NBA, tak, w NBA siedzi 12 na ławce i wszystko, a w baseballu to jest dwa razy więcej, tak. No i będą musieli zwiększyć te właśnie składy, no bo ci miotacze nie będą jacyś gotowi, ten sezon minor league też, no nie będzie można swobodnie wziąć sobie trzeciego łapacza z AAA, to będzie całe, będzie... Poszerzą składy. No właśnie, będą poszerzone składy. Jeszcze coś ciekawego, jeden lekarz mówił, ostrzega przed tym, że jak się zacznie sezon, to będzie kolejna plaga operacji Tommy John. Ci miotacze, oni nie są tak przyzwyczajeni do takich sytuacji, będą musieli na nowo zacząć spring training, na nowo się przygotowywać, żeby już swobodnie móc jakby narzucać te 100 narzutów w spotkaniu, a jak skrócimy to spring training, no bo plan, na przykład słyszałem, że 10 czerwca spring training i na początku lipca już sezon, a jak to skrócimy, bo to spring training nie będzie trwało miesiąca, no to nagle ci miotacze będą przeforsowani, czy jak to tak wyrazić, że będą narzucać za mocno, za szybko będą chcieli być w formie i to może się skończyć źle. Relievers też będą, tak? No, miotacze też wchodzą, czy nie wiem, czy... no, wszyscy miotacze właśnie, nie tylko starterzy, tak? Musi być pełny okres przygotowawczy, bo to raczej nikt sobie nie pozwoli na takie ryzyko. Nie? Tak, ale to są za duże pieniądze. Te drużyny, które mają tak najwięcej takich dobrych miotaczy, czyli mają najlepiej przygotowany def, będą mieli większą jeszcze przewagę teraz, niż by mieli w normalnych okolicznościach. Czyli moim zdaniem na przykład Dodgers by skorzystają na tym, że mają właśnie w jak Stripling, Urias. Jest ich sporo miotaczy niż Twins, którzy tak naprawdę będą bardzo mocno ufać, opierać się na takich swoich czołowych miotaczach jak Berrios czy Odorizzi. Słuchajcie, mimo że wszyscy tęsknimy za baseballem, no to myślę, że jest jedna drużyna,
a w zasadzie jej zawodnicy, którzy mogą odetchnąć z powodu tej przerwy. I mówię tutaj oczywiście o zawodnikach Houston Astros, którzy nie mieli łatwego życia w meczach przedsezonowych. Przypomnijmy tylko, że chodzi tutaj o aferę, gdzie drużyna Astros kradła znaki przeciwników, wykorzystując do tego kamery wideo. Co sądzicie o tej aferze? Bo jakby nie patrzeć, no jest ona uznawana za chyba największy skandal od czasów afery dopingowej w MLB. No, ja uważam, że to są jaja ta kara, którą oni dostali. I te piki w drafcie i chyba milion dolarów, czy 5 milionów, nie pamiętam. Chyba Red Sox zostali 5 milionów dolarów. 5, bo, milion czy 2, bo chyba przepisy 5. generują to, że tak, więcej nie 5, można. 5 milionów dolarów, no to są żarty. To pod względem ekonomicznym to są żarty, jaki oni przychód osiągnęli na tym, co, że wygrali World Series. A te piki, no to ja powiem na przykładzie Chicago Cubs, to nie jest żadna kara, bo w sezonie, w którym Chicago zdobywało tytuł, oddało Gleybera Torresa za Aroldisa Chapmana na 4 miesiące. Dało to tytuł, nikt nie kwestionuje tego transferu. No, Gleyber Torres jest teraz gwiazdą New York Knicks. Nikt tego nie żałuje, tak, nikt tego nie żałuje, bo tytuł był. Ale no to jest, jak to porównać? To nie jest żadna kara, nie? To jest to, co wykonuje jak gdyby pretendent do tytułu pod koniec okresu transferowego, czyli oddaje jakieś tam swoich prospektów za zawodnicy, którzy im dają krótkoterminową korzyść w tym czasie, na ten moment. Natomiast no, To jest jeszcze mniej, uważam, więc to się w ogóle kupy nie trzyma. Ja uważam, że ogólnie Astros w moich oczach to tak stracili, jak ceniłem Altuve na przykład, dalej cenię jego umiejętności, tak, ale jako zawodnik dla mnie stracił po prostu w moich oczach mega. Bardziej, że Aaron Judge z nim rywalizował o MVP. To chociażby z tego względu, znaczy ogólnie moim zdaniem też to jest jakby wykładnia tego, że liga jako całość musi dbać o PR dobry, tak, bo Manfred, który moim zdaniem jest złym komisarzem ligi, nie ma jaj, jest gość po prostu dla mnie taki no po prostu bez jaj, też jakby musi patrzeć na ligę pod kątem biznesowym, tak, sponsorzy by mogli odejść i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mało tego, uważam, że obecna sytuacja tej całej pandemii też pomogła Red Sox, tak? Którzy też byli oskarżani o to samo i moim zdaniem to, co oni dostali, to też w ogóle nie był to taki wielki proceder jak w Houston, ale pandemia pomogła Red Soxom. Tak, nie wiadomo, czy by w ogóle sięgnęli po tytuł, mimo że wygrali to 108 tak. spotkań, ale mieli taką komfortową przewagę i to statystyki pokazywali, że jednak mieli, że lepiej grali z graczem na drugiej bazie i tak. To kilka spotkań dodatkowych, na przykład w maju czy w czerwcu, które właśnie dzięki temu wygrali, no spowodowało to, że na przykład we wrześniu już grali swobodniej, że najlepsi reliverzy byli oszczędzani i potem dzięki temu w październiku jakby już tam grali na najwyższym poziomie. Nawet w myśl zasady, jeśli człowiek by wiedział, że upadnie, to by usiadł, jak tak to się mówi, prawda? Zbyt dużo przewagi moim zdaniem. Dla mnie to jest, gdybym był władny, to bym zrobił coś takiego, że odebrałbym im tytuł, dla Altuve odebrałbym MVP. Na przykład nie to, że w pierwszej i drugiej rundzie piki są odebrane. Ja bym w ogóle zabronił im udziału na przykład w drafcie na 10 lat. Zakaz podpisywania kontraktów na dłużej niż 2-3 lata. Coś takiego, żeby naprawdę poczuli, żeby to była, to jest dla nich 5 milionów dolarów. Oni 5 milionów dolarów to zarobią w tydzień na hot dogach. To jest nic. Dla mnie to jest śmiech na sali. No też. No ale z drugiej strony, jak odebrasz ten tytuł, skoro no, każdy mógł potem walczyć o ten tytuł, ten, kto przegrał z nimi w pierwszej rundzie playoffs, też mógł zdobyć World Series. No, Daniel słusznie zauważył, tak? Najbliżej by było Dodgersom dać ten tytuł, ale z drugiej strony Yankees mogliby mieć pretensje, że przecież oni 4-3 przegrali, tak, w finale ligi, później nie weszli do wielkiego finału, tak. Też mogliby rościć pretensje, tak,
Ja bym po prostu odebrał tytuł i tak jak w 94, kiedy był strajk zawodniczy, kiedy był lockout, tak, po prostu byłby sezon bez tytułu i tyle. Dla mnie to było najrozsądniejsze rozwiązanie. Ale po prostu. Ale słuchajcie, mówicie tutaj, że ucierpiały drużyny, jasne, ale ta afera, ona zatoczyła o wiele większy krąg, bo na przykład były miotacz Toronto, Mike Bolzinger, pozwał drużynę Houston, bo w 2017 roku podczas meczu Toronto kontra Houston, no zagrał fatalny mecz i po tym meczu został przesunięty do minor league i nigdy do MLB nie wrócił, więc jego kariera już się posypała, także no ta afera. Ale to... Znamy wynik tego procesu, czy jeszcze nie wiadomo? Nie znam. Ja osobiście uważam, że jedyną osobą, która zapłaciła za tą aferę jest Carlos Beltran i nikt więcej w tej lidze. Tak. No jeszcze Kinji Cora. No ale szczerze mówiąc, no poczują to, że jednak już Bregman i McCullers Jr. usunęli swoje konta na Twitterze. No jednak czują, że kibice ich powoli nienawidzą. No bo być może też kiedyś tam poczują rzeczywistą skruchę i to też nie będzie dla nich przyjemne. Ale prawda jest taka, że od 2017 roku, odkąd wygrali, to oni sami tego nie powiedzieli. Oni to trzymali jako sekret, czyli jakby nie ta nie konferencja prasowa, to ja przecież. Dopiero Mike Fires to powiedział, były gracz. Ale oni tak naprawdę, no potem przepraszali, ale tak naprawdę gdyby naprawdę było im głupio, to by po prostu powiedzieli o tym publicznie przed, że tak się stało. No. A tak to jednak wygrali, cieszyli się tym, lansowali się tym pucharem. I no a teraz no czują się, mogą się czuć głupio, ale tak naprawdę szczerze powiem, że największym poszkodowanym tej afery są ich kibice. No ja gdyby na przykład Oakland w takim stylu zdobył tytuł, to ja bym się załamał. Dla mnie to byłby, no po prostu nie wiem nawet, czy bym mógł dalej im kibicować, czy bym, no ludzie, którzy byli i są tacy kibice, którzy po prostu zrezygnowali. Altuve był idolem dla wielu, Korea, Bregman, a teraz no po prostu mieli koszulki z nimi, a teraz po prostu to są najwięksi poszkodowani. Ich własnych kibiców po prostu zawiedli. Ale Daniel też słusznie zauważył, że powinno się jednak kibicować klubowi, a nie zawodniku. Powiedzmy, to jest jakaś czarna karta w ich historii, tak, ale wcześniej mieli wielu wspaniałych zawodników. No tak, to ja też nie, jakby z drugiej strony nie można skreślać tak nie, do końca. Nie, ja się nie dziwię, jeżeli ktoś dalej jakby im zostanie, ale jednak muszą oni kibice sami też trochę zdawać sobie sprawę, że no, to nie było fair wobec ich i być może jeszcze kiedyś się odbudują i wygrają to w uczciwy sposób. A moim zdaniem, sorry Patryk, że przerwę, wydaje mi się, że nawet jeśli powiedzmy przykładowo 2023 Astros znowu wygrywają tytuł, to i tak będą docinki kibiców, że na pewno znowu oszukiwali. Tak, znowu był jakiś szwindel, tak. Też nie wierzę w ich tłumaczenia, że oni nie widzieli, że ten nie wiedział. W drużynie, w której no, obraca się setkami milionów dolarów, nikt, nie wiem, nagle wszyscy, nikt o niczym nie wiedział. Właśnie jak Daniel powiedział wcześniej, to też te przeprosiny to jest śmiech na sali na zasadzie, jak ktoś ma dzieci, to wie o co chodzi. Powiedzmy, Grzesiu, przeproś, że nie wiem, brzydko się zachowałeś. Przepraszam, nie? Pieśni i przeprosiny zabierały w sobie dużą dawkę arogancji. Bardzo dużo. Moim zdaniem nawet później to Patryk chyba o tym albo na Facebooku wspominał u nas, albo gdzieś w artykule. Był jakiś ten taki bloger, jakiś coś tam... John Boy Media chyba. Właśnie, chyba wyhaczył tam. Później była ta afera jakby z Altuve, że on po wybiciu tam jak dobiegał do bazy domowej, że właśnie, nie ściągajcie tam coś tam,
Właśnie tak, a pokazywał się Patryk o tym w prywatnych rozmowach, jak na Messengerze, na grupie dyskutujemy, mówił o tym gość, który nie szczędzi, powiedzmy, tweetowania, tam się niczego nie wstydzi nagle, że jest nieśmiały. No to jest śmiech na sali. Też trzeba mieć, to też może trochę będzie jak obrona Houston, ale też trzeba mieć jakby na względzie to, że takie sytuacje też sprzyjają różnym teoriom spiskowym, prawda? No to można teraz dopisywać wszystko, no. No mi się wydaje, że skończy się to tak, że zawodnicy Houston będą mieli ciężki sezon przyszły, natomiast potem zawodnicy się mieszają w klubach, ktoś tam może powiedzieć, że on oszukiwał i go nie zatrudnimy, ale zatrudni go ktoś inny. Tak samo Mike Fierce, co jak gdyby ujawnił to, no to był zawodnikiem Houston i jak oszukiwał, to jakoś, czy tam jego drużyna oszukiwała, to jakoś o tym nie mówił. Powiedział o tym dopiero jak przegrał z oszustami. Więc... A dopiero jak, no. jak przeszedł do Tigers potem w 18, to powiedział. I potem jak został wymieniony Days, znaczy powiedział to między zawodnikami. I to jednak już było znany sekret. I na przykład w ostatniej World Series to Tony Sipp z Nationals, wiecie, był, który właśnie w 17 zdobył tytuł z Astros, on im powiedział wszystkim swoim zawodnikom o sytuacji i no oni potem zmieniali znaki po prostu po każdym pojedynku, czy to po każdym narzucie nawet. To było coś niesamowitego, ale udało im się potem wygrać. Wiecie, co mnie najbardziej dziwi w tym wszystkim? Pewien były zawodnik, już nie pamiętam nazwiska, a teraz jest, wydaje mi się, selekcjonerem jakiejś reprezentacji narodowej, ale powiedział, że dziwi się zachowaniu Astros, bo każdy, kto grał w MLB bądź był w sztabie szkoleniowym, nie powinien mieć problemu, żeby samemu rozpracować znaki przeciwników, bo nie jest to jakaś mechanika kwantowa. I po co w ogóle im to było? Czy nikt w Astros... Nie wiem, czy oni sądzili, że w dobie wszechobecnych na stadionach kamer wideo nikt nie skojarzy rodzaju narzutu z uderzeniem w metalowy kosz? No przecież bez problemu mamy dostęp do meczów archiwalnych, także nie bardzo wiem, na co Astros liczyli. To jest arogancja, nic więcej. Dokładnie, ja tak samo uważam. Tym bardziej, że jeszcze dopowiem, że wiadomo, jak jest dany miotacz, tak to wiadomo, jakie ma narzuty, lepsze, jakie gorsze. No, to nawet można... w internecie wyczytać, tak? Czym jest lepszy, czym gorszy. Panowie, na koniec jeszcze jeden temat. Powiem wam szczerze, że na sezon 2020 czekałem nie tylko ze względu na MLB, ale może i przede wszystkim ze względu na Minor League, gdzie w niektórych spotkaniach miała zostać wykorzystana technologia Trackman Technology, czyli system, który ustala, czy rzucony był ball, czy strike. I zanim poproszę was o opinię, to kilka statystyk. I tak. W sezonach od 2008 roku do 2018 roku średnia pomyłek sędziowskich na bazie domowej wynosiła ponad 12%. Żeby podać to w liczbach, to w sezonie 2018 sędziowie popełnili 34 246 pomyłek, co daje średnią 14 pomyłek na mecz. Panowie, sędziowie roboty, wasze zdanie. Ja jestem przeciwny. Ja jestem totalnie przeciwny. Ja chyba mi się wydaje, że pomyłki są częścią sportu i znaczy to zabija też, to odbiera umiejętności zawodnikom, no bo tak jak tu Houston Astros oszukiwali, tak, jaka jest rola łapacza? Oszukiwać sędziego, czyli tam wyginać się. To jest jedno. Właśnie to już szkolenie takiego łapacza musiałoby się odbywać zupełnie inaczej. Właśnie... Dokładnie, żeby oszukiwać, żeby było strike zone. No to jest część umiejętności danego zawodnika, że on potrafi przykryć błąd miotacza i dlaczego z tego rezygnować? Ale... Dokładnie. Pomyłki się w każdym sporcie. To jest element, można na swój sposób piękno każdego sportu, tak? Moim zdaniem to by cały kolor utraciło. No nie, jeszcze by brakowało tego, żeby roboty zaczęły odbijać zamiast ludzi. I to już w ogóle świetnie by było. No, łatwo to zobaczyć w piłce nożnej. Czy to się komuś podoba, że wracamy do jakiejś akcji sprzed 3 minut, 5 minut przerwy, czy był faul, czy nie było? Czy to można, tamto nie można jak gdyby sprawdzić. No to moim zdaniem to nie jest dobre. No, mecze baseballa są długie, są przydługie. Jak ktoś lubi, to nie są długie. Jak ktoś nie lubi, to mu się będą wydawały za długie. Można narzekać właśnie na czas gry, że sędzia, że coś tam. No to jest część danej dyscypliny. Są zawodnicy, którzy potrafią na tym korzystać i tak jest, i to jest ich przewaga nad innymi, że dobry zawodnik
sobie z tym jest w stanie poradzić, tak myślę. A ja mam przeciwne zdanie trochę, bo ja jestem za tą technologią. Uważam, że jeżeli jest piłka przechodzi właśnie przez ten strike zone, no to powinien być strajk niezależnie od tego, no wiem, że to jest była jakaś umiejętność, ale ja byłbym za tym, żeby to wszystko obalić i żeby jak jest możliwość takiego szybkiego sprawdzania, żeby to ta technologia robiła. Oczywiście jestem za tym, żeby to najpierw przetestować. Są różne problemy właśnie z tym, czy jaka wysokość, co jeżeli rzuci, będzie curveball i spadnie na sam środek strike zone, czy to jakby uzna jako strike, czy nie, czy to będzie za wysoka, czy dobra, to jest, ale ja jestem za tym, właśnie na Twitterze śledzę właśnie jeden taki jest profil, który codziennie pokazuje wszystkie właśnie najgorsze błędy sędziowskie. No jednak niektórzy sędziowie to popełniają dużo, jak Angel Hernandez i dobrze by było jednak, żeby piłkarze mieli jednak wyczucie, że to będzie zawsze strajk, bo to też czasami są sytuacje, że dwa razy ten sam narzut, za pierwszym razem jest ball, a drugim razem no to patrzą, to samo miejsce nie odbijają, a tu jest nagle strikeout i to jest wtedy... Tu się pojawiają jakieś problemy. Ale to Patryk, pomyśl sobie o tym, że idzie piłka, idzie na rzut i tam mamy pip albo nie mamy pip i się rozchodzimy, nie? A teraz jest tak, że idzie piłka, jest sytuacja sporna, wszyscy skaczą do sędziego, sędzia tym swoim wymachem pokazuje out albo nie, no to są emocje, nie? Ja tak samo uważam. To jest spojrzenie, ale może ja jestem, jednak ja jestem z młodszego pokolenia, to... Inaczej widzę niektóre rzeczy. Słuchajcie, mówiłem, że to jest ponad 12% pomyłek. Tylko, że te 12% chodzi mi tutaj o całość, a w sytuacji, gdy jesteśmy przy stanie dwóch strajków, to procent tych pomyłek wyniósł prawie 30, czyli prawie dwa razy tyle, co w sytuacji przy 0 czy 1 strajku. No jest to oczywiste, bo w takiej sytuacji nie tylko zawodnicy odczuwają presję, ale również sędziowie, a presja rośnie zwłaszcza w tych decydujących meczach. No, ale to dla mnie to... Ciągle nie przekonuje? Nie przekonuje. No. Mnie też nie. Ja no, wolę ten czynnik ludzki w tym wszystkim, no bo zrobimy ten strike zone, to potem można coś przy piłce pomajstrować. Właśnie. No bo zmieni się pewnie takie wprowadzenie... Metoda oszukiwania się zmieni. No pewnie, znaczy bardziej mi chodzi o to, że zmieni się, jeżeli wprowadzimy strike zone i... Pierwsze słyszę te statystyki, co mówisz, ale nie interesowałem się tym zbytnio, pewnie tak jest, ale załóżmy, że jeżeli to jest 30%, jak to rzutuje na przebieg spotkań? Bardzo. I to jest jakiś tam argument za strike zone, ale z drugiej strony myślę, że to też działa w drugą stronę. Skoro jesteśmy przyzwyczajeni do czegoś, chociaż to jest i błędne, jeżeli zaczniemy nagle, zacznie być wszystko takie czarno-białe w tej dyscyplinie sportu, no to... To nie wiem, czy tu się troszeczkę nie zabija tej dyscypliny w tym momencie, a poza tym, jeżeli to taka rośnie taka pokusa, żeby ingerować coraz głębiej w ten sport. Tak, ja tak samo uważam. On ma swoje piękno, on ma swój smak, zapach i tak dalej. Mówiąc dosłownie, moim zdaniem to ten, no po prostu powtórzę się, zabije piękno tej gry. No jest czynnik ludzki. To jest gra dla ludzi, nie dla robotów. Tym bardziej, że są te menadżerowie drużyn mogą brać powtórki, tak? Nie pamiętam, jak to się ilościowo... Challenge właśnie, dokładnie. Chociaż na przykład z drugiej strony zawodnik Detroit Tigers, on chyba się nazywał Galarga, być może... Tak, stracił perfect game przez błąd sędziego. Później. Tak, dokładnie. To jest, mówi się, że to jest 24 perfect game w historii MLB. Wtedy pamiętam Miguel Cabrera, młody był, jeszcze aż się za głowę chwycił, że był błąd sędziego. To aż się chciało płakać, tak, zawodnikom niektórym. To jest o czym też pisaliśmy u siebie.
nie jest powiedziane, że trzeba by jeszcze sprawdzić wcześniej, czy jakiś jego narzut, który w technologii tam strike zone, byłby bolem, nie został mu zaliczony jako strikeout i by już na przykład szybciej nie stracił tej szansy na perfect game. Więc to jest tak, to działa w dwie strony, mi się wydaje, i no nie wiem, ja lubię tak, jak jest. Ja zostaję przy tym, co jest. Czyli Daniel za, Cornell. Nie, Daniel przeciw. Przepraszam, przeciw. Cornell też przeciw. Cornell przeciw, Patryk? No ja dla odmiany jestem za. I ja dołączam do Patryka, jestem za, bo punkt widzenia kompletnie się zmienia, kiedy z powodu błędu sędziego cierpi twoja ukochana drużyna. Panowie, bardzo dziękuję za rozmowę. Miło mi się rozmawiało, ale czas nagli. Mam nadzieję, że spotkamy się w tej konfiguracji nie raz i nie dwa. Dzięki serdecznie jeszcze raz. Dzięki. Moimi i waszymi gośćmi byli redaktorzy serwisu MLB.com.pl Daniel Drygalski, cześć, Patryk Pikel i Kornel Buchowski. Cześć. Baseball i inne historie podcast. Do usłyszenia.